Pomoc humanitarna dotarła do Bachmutu i ci, którzy mówią, że nie powinna tutaj docierać, że nie powinno się tej pomocy tutaj dostarczać, to powinni tutaj przyjechać i zobaczyć to, co my tutaj zobaczyliśmy. Zresztą widzą Państwo za nami, ile osób zostało tutaj na tym osiedlu, chyba jednym z najbezpieczniejszych w Bachmucie. Jak widać, zostały tutaj także dzieci. Nie możemy zmusić tych ludzi do wyjazdu stąd. Jeżeli oni chcą zostać w swoich domach, no to po prostu jest to ich decyzja, ale to nie znaczy, że nie możemy im pomagać. No i właśnie dlatego dotarła tutaj pomoc humanitarna z Polski. Wjechaliśmy tutaj po raz kolejny, żeby przywieźć jedzenie, żeby przywieźć tabletki do uzdatniania wody, żeby często przywieźć ubrania albo choćby trochę słodyczy dla dzieci. Tu w Bachmucie sytuacja jest naprawdę bardzo ciężka. To rzeczywiście osiedle jest najmniej jak na razie uszkodzone, najmniej było ostrzeliwane. Słychać tutaj raz na jakiś czas wybuchy. Akurat dziś jest naprawdę wyjątkowo spokojnie, bo jest też mgła i ta mgła trochę tutaj pomaga, tak mówili miejscowi, że może przez mgłę jest dzisiaj rzeczywiście spokojniej, mniej słychać wybuchów. Te wybuchy słychać przede wszystkim w oddali, no bo trwają ciężkie walki. Może to одиночий человечек, то человечек, но разбирайте. А женский есть там? Ну, шесть тут, наверное. О, что видите? Говорить пока. Воды нема, не? Воды? Да. Ну, там... Ой, снег для туалета. А, вчера. Вчера забирали весь день. Да. Парили, ну, так. Люди привыкают почти ко всему. А я готовить? Jak wy gotujecie? A u nas to buržujka. No buržujka, jest dobra. Bilety dają, tu czas wydają bilety. Drawa. Drawiszki, no ja mam w виду веточки. Ломаємо. Пиляємо. У вас така сама. Може би то буржуйка оставити? Ну, я так думаю. Ну, ми це саме покупали, тут із цього привозили. Бо з Константиновки привезли, тоді, а потім вже стали здесь. Дети, подарили на рождение. Добре, не надо вам новий? А? Не надо вам новой? Хороша та ваша? Не надо, не треба. У нас хорошая, да. Не треба. У нас самое лучшее, дети подарили. Это самое родное. На ее день рождения. Как раз. Ни цветы, ни торт. Самое лучшее. В этой хвиле спокойней, но и так слышал Państwo walki. Walki, которые trwają tu недалеко. Zwłaszcza на południe от Бахмута и cały czas słychać tutaj ze zmienną intensywnością wybuchy, a to jest rzeczywiście jeden ze spokojniejszych dni, tak mówią mieszkańcy Bachmutu, z którymi rozmawiałem. Te ostatnie dwa dni były spokojniejsze, prawdopodobnie dlatego, że Rosjanie przeprowadzają rotację, ale to jest gdybanie. Jedno jest jednak pewne, Bachmut nie wygląda dobrze. Dalej, tutaj ta część miasta przy samym wjeździe od strony Konstantynówki, ona była chyba najmniej ostrzeliwana, a i tak w oknach nie ma szyb, a i tak nie ma tutaj wody, prądu od bardzo dawna. Poza tym, że ci ludzie czekają tutaj właśnie na tą pomoc, że często brakuje im wody, że często brakuje im jedzenia czy ciepłych ubrań, które tutaj dowieźliśmy z Piotrem Kaszuwarą, jego fundacją UA Future, no to poza tym wszystkim, niestety, ale Bachmut jest w coraz gorszej sytuacji. W coraz gorszej, ponieważ Rosjanie robią wszystko, żeby miasto otoczyć. Nacierają od północy na Krasną Chorę, już uchwycili część tej miejscowości i od południa na miejscowość Krasna. I obie te miejscowości, już w nich trwają walki w tej chwili, no ale miejmy nadzieję, że będą mocno bronione, no bo jeżeli obie wpadną całe w ręce Rosjan, no to może się skończyć to tym, że Bachmut zostanie otoczony i wtedy żołnierze będą musieli się stąd wycofać, bo żołnierze, którzy tu w tej chwili są, oni mówią, że sytuacja jest stabilna, że oni obronią miasto. No tylko problemem jest to, żeby nie udało się Rosjanom Bachmutu otoczyć.
Jeśli chcą Państwo wesprzeć moją działalność, można to zrobić przez portal patronite.pl. Tam trzeba znaleźć po prostu mój profil Mateusz Lachowski i dzięki temu będą Państwo w tym miejscu mogli wspierać moją działalność w Ukrainie.